Sekretarz generalny NATO przebywał w Kijowie, spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Padły ważne słowa, że miejsce Ukrainy jest w NATO. Kijów liczy, że za słowami pójdą czyny. Tymczasem na jaw wychodzą kolejne rosyjskie zbrodnie. Brutalna egzekucja ukraińskiego żołnierza, o której świat dowiedział się kilka tygodni temu, nie jest jedyną. Najemnicy z rosyjskiej grupy Wagnera przyznają się do zbrodni wojennych. I nam była cała komanda uniszczyć na pути na swoją. Dostaliśmy rozkaz, żeby na swojej drodze zabić, sprzątnąć wszystkich i zorganizować obronę, wykorzystując wszystkie metody. Szliśmy tak i zabijaliśmy wszystkich. Były kobiety, mężczyźni, starsi, emerytki, emeryci i dzieci. Mężczyźni, dzieci, pensjonerzy, pensjonerki i dzieci. Przyznali również, że są byłymi więźniami, którzy odsiadywali długoletnie wyroki, ale zostali ułaskawieni przez Władimira Putina. Następnie wcieleni do oddziału, którego zadaniem było zdobycie Bachmutu. Na Ukrainie zarejestrowano blisko 80 tysięcy przypadków zbrodni wojennych, z których wiele ma związek z torturami. Ocalała kobieta opowiadała przed Izbą Reprezentantów USA, czego dopuścili się Rosjanie. Zabrali mnie do sali tortur i przetrzymywali tam przez 5 dni. To było straszne. Byłam bita. Zmusili mnie do rozebrania, grożąc, że mnie zgwałcą i zabiją. Przyłożyli mi pistolet do głowy. Zmusili też do wykopania własnego grobu. O ukraińskiej kontrofensywie słyszymy od wielu miesięcy. Niewiele mówi się o jej szczegółach. Wiadomo, że ukraińscy żołnierze są w gotowości. Co potwierdzają słowa wiceminister obrony Hanny Malar, która powiedziała, że żołnierze szykują się do całkowitego wyzwolenia ziem. Rosja bacznie obserwuje Ukrainę i przygotowuje się na ewentualną porażkę, na co wskazują działania w strukturach Federacji Rosyjskiej, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Adam Krampichowski. FSB zajęła się tutaj szukaniem ofiar lub osób, które zajmują się wykradaniem danych z Federacji Rosyjskiej na rzecz Ukrainy. Tutaj mówimy o strukturach stricte policyjnych. Dlatego już tutaj w Federacji Rosyjskiej, co niektórzy eksperci wypowiadają się, że już się zaczęło szukanie tak zwanego kozła ofiarnego w razie niepowodzeń tutaj armii rosyjskiej na terenie Ukrainy. Do Kijowa przybył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który oczekuje decyzji NATO o członkostwie Ukrainy w sojuszu. Przyszłość Ukrainy jest w rodzinie euroatlantyckiej. Przyszłość Ukrainy jest w NATO. Oświadczył Jens Stoltenberg. Ukraiński prezydent czeka na kolejne dostawy broni. Ich wstrzymanie oznacza śmierć ukraińskich obrońców, mówił Wołodymyr Zełenski. Wezwałem sekretarza generalnego, aby pomógł przezwyciężyć powściągliwość naszych partnerów w dostarczaniu niektórych broni, w tym broni dalekiego zasięgu, nowoczesnego lotnictwa, artylerii, opancerzenia. Jutro w amerykańskiej bazie wojskowej Ramstein odbędzie się spotkanie grupy państw, które dostarczają sprzęt wojskowy na Ukrainę. Kijów liczy, że zapadną tam kluczowe decyzje.